Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowej strategii rozwoju miasta Suwałki do 2030 roku trwały od 25 stycznia do 7 marca bieżącego roku. Prezydent miasta, zachęcając mieszkańców do udziału w debacie nad strategią, podkreślał, że konsultacje mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak zaprojektować funkcjonowanie miasta na najbliższe 10 lat. To najważniejszy dokument dla Suwałk. Dzięki niemu będziemy mogli między innymi ubiegać się o środki z nowej perspektywy Unii Europejskiej, uzasadniał Czesław Rankiewicz. Niestety, niewielu uprawnionych wypowiedziało się na ten temat w ciągu kilkutygodniowych konsultacji. Planowane spotkanie konsultacyjne online z mieszkańcami nie doszło do skutku z uwagi na znikome zainteresowanie lokalnej społeczności tą sprawą. Ale tuż przed zakończeniem konsultacji zorganizowano telekonferencję na temat strategii i do udziału w niej zaproszono autorów dokumentów, szefów miejskich instytucji i firm oraz radnych. Tym razem frekwencja była duża. Udział w debacie wzięło kilkadziesiąt osób. Ostatecznie jednak do ratusza wpłynęły uwagi od zaledwie czterech podmiotów. Dwa dokumenty złożyły instytucje, kolejne dwa osoby fizyczne. Ale jak podkreśla Biuro Prezydenta Miasta, zdecydowana większość wniesionych uwag została zaakceptowana i zmiany już zostały wprowadzone do dokumentu. Póki co ratusz jeszcze nie ujawnił ani pełnej listy uwag, ani sposobu ich rozpatrzenia. Magistrat ma na to 30 dni od daty zakończenia konsultacji, zatem musimy poczekać do 6 kwietnia. Lista konkretnych uwag i informacja o ich losie pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.